czasach, kiedy żył Abraham, żyło wielu jeszcze ludzi. Ale to tylko Abraham został powołany, aby rozpocząć historię zbawienia. W czasach, kiedy Izrael był w niewoli, było wielu Izraelitów. Wiemy, że z Egiptu wyszło nawet 2 czy 2,5 miliona ludzi. Ale tylko Mojżesz został powołany do tego, żeby być człowiekiem, który wyprowadził ten naród z niewoli. Przez całą historię Biblii będziemy znajdowali ludzi, którzy w pojedynkę, ale jednak z Bożym błogosławieństwem dokonywali niezwykłych rzeczy. Znajdujemy takich ludzi również w historii Kościoła. Jak chociażby wspaniały, wielki misjonarz Chin, Hudson Taylor, który jedyny wierzył w to, że jest możliwe, aby przyprowadzić Chińczyków do Chrystusa. Poświęcił całe swoje życie, Bóg użył go i kiedy odchodził z tego świata, setki tysięcy Chińczyków wierzyło w Jezusa Chrystusa. Jeden człowiek może zrobić bardzo wiele. W historii Kościoła znajdujemy też zbory, kościoły, które jako jedyne, czy jako pierwsze rozpoczęły coś zupełnie nowego. Ja mam pytanie, czy możemy być takim zborem? Co stoi na przeszkodzie? Jeśli byśmy zobaczyli i policzyli nasze atuty i nasze słabości, okazałoby się, że tych słabości jest zdecydowanie więcej. I powiem wam, że to jest nasza nadzieja. Bo gdyby było więcej atutów, no to moglibyśmy powiedzieć, no kto jak kto, ale no my przede wszystkim predestynujemy do tego, żeby rozpocząć coś wielkiego. Nie mamy takich atutów. Ale chciałbym zapytać, dlaczego nie my? Jesteśmy normalni, zwyczajni, jak dziesiątki, jak setki innych kościołów. Ale możemy być absolutnie normalni według Bożej normy. I dlatego, że będziemy absolutnie normalni według Bożej normy, Bóg może nas użyć. Jeżeli ktoś naprawdę nie rozgląda się po świecie, no powiedzmy, że jest szczęśliwy, ale takich ludzi jest niewielu. Większość z nas rozgląda się po świecie, słucha różnych informacji. No trudno nie oprzeć się wrażeniu, że grzech już nie tylko delikatnie wchodzi w relacje międzyludzkie, ale no wręcz można powiedzieć, że jak za czasu potopu wytrysnęły źródła otchłani, że spadło i z górnych niebios coś, co utaplało wszystkich, no ze wszystkich stron dosłownie. Słyszymy tylko o tym, co złe, co podłe. No i mam złą wiadomość, nie będzie lepszych informacji. Ale w tym wszystkim nie da się normalnie żyć, jeśli człowiek nie żyje z Bogiem. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Jeśli Jezus nie jest naszym Zbawicielem, jeśli Jezus nie jest treścią naszego życia, nie da się normalnie żyć. Wszyscy utytłamy się w tym błocie. Jedni mniej, inni bardziej. Dlatego naszym zadaniem jako ludzi wierzących jest nie tylko dbałość o własną świętość, ale jest też dbałość o świadectwo w świecie, który nas otacza. I dlatego wracam do tego, co powiedziałem na początku. Dlaczego nie my? Dlaczego nie od nas miałoby się zacząć coś, co zmieni oblicze tego świata, tej ziemi? Nie będzie to trwała zmiana. Biblia nie zapowiada takich rzeczy. Ale Biblia daje mnóstwo przykładów. Kiedy nawet całe miasta, na które były wydane wyroki żywego Boga,
dzięki nawróceniu, pokucie, potrafiły przetrwać jeszcze, tak jak Niniwa, jeszcze 300 lat, chociaż Boży wyrok nie został nigdy odwołany. I 300 lat później Niniwa została zrównana z ziemią. Ciągle jeszcze wielu ludzi może być zbawionych i może być przyprowadzonych do Chrystusa. Ciągle jest taka nadzieja i ciągle jest taka możliwość. I myślę, że jak ktoś uważnie słucha tego, co chociażby dzisiaj Bóg mówi do nas w czasie naszego zgromadzenia i to, co Rafał mówi, i to, co Kasia mówi, to jest to wezwanie do jakiejś bardzo konkretnej, wewnętrznej przemiany każdego z nas. Bo to jest warunek, abyśmy mogli funkcjonować w sposób, który przyciągnie innych ludzi, który sprawi, że światło Ewangelii będzie widoczne w tym strasznym świecie. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, 33 wersecie czytamy: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Od 7 wersetu czytamy: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Kiedy Jezus wypowiadał te słowa, nastawienie ludzi do swoich braci, sióstr, wierzę podkreślam, bo przecież Żydzi to byli ludzie wierzący, nie różniło się zbytnio od relacji, jakie dzisiaj są pomiędzy ludźmi wierzącymi. Może to być i smutne, ale może to być też powodem do zachęty. Oto tamci ludzie nie bardzo się różnili od nas, a jednak przeżyli rzeczy niezwykłe. Doczekali się cudownego przebudzenia, doczekali się rzeczy, które ich pradziadom się jedynie śniły, a niektórych nawet nie byli w stanie sobie wyobrazić. Ja wiem, że ten tekst jest znany, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj w bardzo konkretnym celu, który na końcu wyjawię, chciałbym, żebyśmy ten tekst i kilka innych fragmentów dzisiaj sobie raz jeszcze przeczytali. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jest truizmem przypominanie o tym, że tym, który ma prawo sądzenia, jest Bóg. On jedyny ma prawo, aby sądzić. Nikt inny nie ma takiego prawa. Bóg nie dał nikomu prawa sądzenia. Sąd oznacza wyrok. Jedynie Bóg ma prawo wydawać wyroki. Nie mylić z osądzeniem tego, czy coś jest dobre, czy złe. To jest inny temat. Ale kiedy tu czytamy o sądzie, to mówimy o wydawaniu wyroku. Wiemy, że tak jest. Wiemy, że kiedy patrzymy na pewnych ludzi, to bardzo łatwo nam wydawać wyroki. Gdybyśmy zrobili sobie dzisiaj taki zestaw 100 osób, które znamy w zborze i mieli odwagę postawić tam odpowiednie słówko, to gdybyśmy już to zrobili, czytając to, przekonalibyśmy się, ile wyroków wydaliśmy, i tych pozytywnych, i tych negatywnych. Okazałoby się, że tam jest bardzo dużo ciekawych informacji. Nie chcę żadnych przykładów podawać. Myślę, że każdy z nas jest w stanie uczciwie pochylić się nad swoim własnym sercem i jest w stanie zgodzić się z tym, co mówię, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś twierdził, iż on nigdy na nikogo, przeciwko nikomu, przeciwko komukolwiek i tak dalej. To jest nieprawda. Nie sądź, abyś nie był sądzony. Drugi werset powiada, że jakim sądem my sądzimy, takim i nas osądzą. I chcę powiedzieć, że wielu ludzi myli to, co jest w tym drugim wersecie napisane, z sądem ostatecznym, gdzie
Bóg będzie nas sądził tymi samymi normami, jakimi my sądzimy innych ludzi. Nieprawda. To jest herezja. Jeśli Bóg miałby sądzić ludzi w taki sposób, w jaki ludzie sądzą siebie nawzajem, to nie byłby Bogiem. Byłby jednym z nas. Zostawmy Pana Boga z Jego sądem. On sądzi sprawiedliwie. I swój wyrok wyda w odpowiednim czasie. O czym więc mówi ten fragment? Mówi nam o bardzo prostej zasadzie. Jeśli ty o kimś źle myślisz, źle mówisz, jeśli ty swojego brata czy siostrę źle traktujesz, to czego się spodziewasz w zamian? Naprawdę byłoby szaleństwem oczekiwać, że ja, który wszystkich nie lubię, który daje tego nieustanne dowody, że ja, który wszystkim robię krzywdę, mam pełne prawo oczekiwać, że będę miłowany. No powiedzcie, czy to jest normalne postępowanie, czy to jest normalny sposób myślenia. A wiecie, że wielu tak myśli? No, że kto jak kto, ale przecież my powinniśmy być miłowani. No przecież my jesteśmy z tych lepszych. Nam się nie przydarzyło przecież aż tyle, aż tak wiele. Jaką miarą, jakim sądem ty sądzisz, w taki sam sposób ciebie osądzą. Pamiętajmy, że jeśli piętnujemy pewne rzeczy u ludzi, a nam się te rzeczy później zdarzają, to uderza to w nas z podwójną siłą. Czyli mówiąc o kimś źle w konkretnej sprawie, piętnując czyjeś postępowanie, nie w cztery oczy, bo napomnienie jest rzeczą naturalną, jest rzeczą, która funkcjonuje w Kościele, nie ma w tym nic złego. Jeśli kogoś napominamy z miłością, pamiętajcie, że słowo napominać, które w naszej Biblii brzmi, jakby ktoś dostał porządnie w szczękę, w Grece nie brzmi w ten sposób. W Grece biblijnej brzmi, jest to napominanie z zachęcaniem, a więc jest to czynność pełna pozytywnego nastawienia, miłości, chęci naprawienia czegoś wspólnie z tą osobą, tak aby ten człowiek więcej nie wpadał w pułapkę niewłaściwego postępowania, ale żeby jednak czuł, że jest nadal akceptowany i że ktoś mu oferuje pomoc w wyjściu z tej sytuacji, w której się znalazł. Tak, napominajmy się w ten sposób, jak najbardziej. Jest to potrzebne. Ale Biblia mówi, jakim sądem sądzisz, takim ciebie osądzą. Jaką miarą mierzysz, taką miarę i tobie odmierzą. Dlaczego jeśli kogoś traktuję bardzo surowo, jeśli o kimś myślę w sposób bardzo negatywny, oczywiście powołując się na Boże Słowo, dlaczego sądzę, że mnie potraktuje ktoś bardziej ulgowo? Bo ja pierwszy wpadłem na to, że należy taką miarę stosować. Uczmy się, czego mówi Boże Słowo, ponieważ jest to bardzo istotne, o czym dzisiaj przypominamy. Nie chcę powiedzieć, że mówimy, przypominamy. Trzeci werset powiada, czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz. Musimy przyjąć z pokorą pewną bolesną prawdę, że jesteśmy grzesznikami, wszyscy. Niech podniesie ten, kto nie popełnia grzechu. Niech podniesie rękę do góry. Pomyślcie, jak się czuli ludzie, którzy przyprowadzili do Jezusa kobietę i powiedzieli, Boże Słowo mówi, że należy ją ukamienować. Jezus dał im czas na opamiętanie. Ten fragment mówi, że Jezus pochylił głowę, pisał coś tam. I wiecie, czym się ludzie zajmują? Co on tam pisał? Co on tam mógł napisać? No i wszyscy się zastanawiają, co on tam mógł napisać. A on po prostu dał im czas na opamiętanie. A kiedy się dopominali, to mówi, proszę bardzo, kara śmierci obowiązuje najbardziej, bo Biblia o tym mówi. Jeżeli masz świadomość, że jesteś bez grzechu, rzuć pierwszy kamieniem. Kto? Ty, Piotrze? Ty, Janie? Ty, Mateuszu? Myślicie, że nie było wśród nich apostołów? Że apostołowie nie pałali ich sprawiedliwością Bożą wtedy? Wszystkim wypadły ręce, kamienie z rąk i poszli sobie.
uświadomili sobie jedną bardzo ważną rzecz, że są grzesznikami. I ja nie chcę nikogo przekonywać dzisiaj do tego, że jest grzesznikiem, ale chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, jesteśmy grzesznikami. To sprawia, że nie widzimy. Czy zgodzicie się ze mną, że grzesznik nie widzi, że grzesznik jest ślepy? I skoro więc patrzymy na drugiego i widzimy według nas, eureka, widzę, to co widzimy? Widzimy tylko tyle, ile pozwala nam zobaczyć grzech, który jest w naszych oczach. Tylko tyle widzimy, nic więcej nie widzimy. To jest tak, jakby pozwolić nam spojrzeć przed dziurkę od klucza i to jeszcze porządnie ją przysłonić. Co widzisz? Wydaje mi się, i to byłaby uczciwa odpowiedź, wydaje mi się, że nic więcej nie widzę. Kiedy patrzysz na drugiego człowieka, patrzysz na swojego brata czy siostrę w Chrystusie, nie możesz zapomnieć, że on wyznał swoje grzechy, że on przyjął zbawienie w Chrystusie. Nie możesz zapomnieć, że ten człowiek ma obietnicę. Obietnicę wiecznego życia. Nie możesz zapomnieć, że Biblia mówi, iż nie masz prawa sądzić cudzego sługi, że to jest sprawa jego Pana. Napominanie? Oczywiście, że tak. Osądzanie pewnych czynności? Oczywiście, że tak. Ale nie masz prawa sądzić. Nie masz takiego prawa. Nikt z nas nie ma takiego prawa. Powiem więcej, patrząc na drugiego człowieka, co możemy zobaczyć? Ktoś podskoczy z radością i mówi, widzę ten grzech, który ten człowiek popełnił. A ja chcę powiedzieć, że nic nie widzisz. Gdybyś zobaczył ten grzech, który jest w tym człowieku, to byś po prostu padł trupem z wrażenia. Tyle jest w nas zła. Widzimy to źdźbło i uważamy, że poznaliśmy prawdę. Ten człowiek nie żyje dlatego, że jest tak sprawiedliwy. Żyje z łaski. Żyje z łaski. I ty, który masz belką grzechu, przesłonięte oczy, chcesz oceniać i sądzić? Co wiesz o człowieku? Jeżeli Bóg wydaje sprawiedliwy sąd, to dlaczego? Dlatego, że Bóg nas zna. Tylko On jest w stanie zważyć wszystkie nasze uczynki i odnieść je do faktu, czy jesteśmy pod osłoną krwi Chrystusa, czy nie. Tylko On, patrząc na nas, widzi nasze myśli. Tylko On, patrząc na nas, widzi nasze serce. Tylko On widzi wszystkie nasze łzy, których nikt nie widzi. Widzi wszystkie nasze cierpienia, o których nikt nie ma pojęcia. Ale też widzi wszystkie te grzeszki, które popełniamy w ukryciu, o których nikt nie ma pojęcia. Jedynie On jest w stanie wydać sprawiedliwy wyrok. A i to, pamiętajmy, że jeśli mówimy o ludziach wierzących, nie jest wyrok skazujący. To nie jest wyrok, który mówi, idź precz. Jeśli krew Jezusa Chrystusa spadła na ciebie, jeśli ona przykryła twoje grzechy, jeśli przez całe życie szedłeś za Chrystusem, chociaż było to kulawe, chociaż było to słabe, chociaż wielokrotnie zawodziłeś, nie grozi ci potępienie. Uświadommy to sobie. Czasami jak patrzymy na niebo, to wydaje nam się, że ono jakby jest dla naszych zasług. Czasami słucham ludzi i mówią tak, no ja będę w niebie, ale no jak mogę z Nim być w niebie, no ja sobie tego nie wyobrażam. Ja będę w niebie i On będzie w niebie, to co to będzie? Taki film niedawno, jeden z moich ulubionych, przypomniałem sobie oglądając. Nie wiem, czy ktoś go zna, Szabla od komendanta. I tam jest taka scena, kiedy właściciel tej szabli staje przed niebem. No i ma problem, bo tu jest wiejskie niebo, a tu jest miejskie niebo. Do wiejskiego nieba on nie pójdzie. No, a do miejskiego też nie bardzo, no bo tam jego przeciwnik znowu jest. Czasami tak się zachowujemy, że niebo to jest dla zasług. No przecież ja już tam w niebie jakiś najlepszy pokój dla mnie mają. Ale jakbym miał być, no,
No to co by to było za niebo? Nie macie takich dylematów? Nigdy nie pomyśleliście sobie? Jak ja mógłbym być w niebie z tym, z tą? Ale co widzisz? Co widzisz, skoro twoim oku jest belka? No nie jesteś w stanie nic zobaczyć. Wydaje ci się, że znasz prawdę, ale nic nie wiesz. Nawet gdybyś stanął z tym człowiekiem twarz w twarz i gdyby ten człowiek wylał przed tobą twoje serce, to wiecie, co by się stało? Jak myślicie, co by się stało? Myślę, że niektórzy by sobie pomyśleli, no wreszcie poznałbym prawdę. No nie poznałbyś prawdy. No nie da się w słowa ubrać pewnych rzeczy. Nie da się, jest to niemożliwe. Nie ma słów, które opisują pewne rzeczy, które mają miejsce w człowieku. Człowiek próbuje opisać pewne rzeczy, niemożliwe do opisania, i tak zrodziła się poezja. Ale nawet poeci są czasami bezsilni. Nie da się pewnych rzeczy opisać. Musimy ufać naszemu Panu, że On wie, co robi. Jeśli On kogoś zbawia, to nie jest pomyłka. Jeśli On stawia tego człowieka w jednym kościele obok mnie, to nie jest pomyłka. Nie odtrącaj go, nie wyrzucaj go. Nie traktuj go źle. Owszem, jeśli on się tam znalazł z własnej woli, bo czasami tak jest, że ludzie się po prostu pchają do kościoła, bo jest im miło, sympatycznie, bo ciastka dostają po nabożeństwie za darmo. Myślicie, że nie ma takich motywacji? Zdziwilibyście się. Jeden z pastorów opowiadał mi kiedyś taką historię. Pewna kobieta podeszła do niego po nabożeństwie i mówi: pastorze, no ja już tutaj chodzę drugi miesiąc i nic. A on biedny nie załapał, o co chodzi. Mówi: no ale nie rozumie, no, w czym problem? On mówi: no nic nie dostałam. No bo jak się do was chodzi, to się coś dostaje. To jest, jak niektórzy mówią, autentyczna historia. Wiecie, że to jest niezgodne z gramatyką języka polskiego. Najczęściej w telewizji tak mówią, autentyczna historia. Ludzie tak często myślą. Może nie często, przepraszam, a czasami tak myślą. I takich ludzi też mam w kościele, ale to nie są ci zbawieni. To nie są ci, którzy są oczyszczeni we krwi Chrystusa. Mówimy o braciach, o siostrach w wierze. Mówimy o ludziach, którzy mają pewną dozę zaufania do siebie nawzajem. Którzy umieją dawać, ale też umieją brać. Ja wam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że kiedy znalazłem się w kościele i kiedy po jakimś czasie zacząłem mieć pewne kłopoty, nie umiałem brać. To był straszny problem dla mnie. Dawać, owszem, to byłem do tego przyzwyczajony przez lata, ale brać? To nie jest takie proste. Wszyscy się musimy uczyć i wszyscy musimy się nauczyć pewnych rzeczy, bo tylko to sprawia, że pomiędzy nami zaczyna prawdziwie płynąć ta Boża krew. Można powiedzieć, że ten prawdziwy Boży Duch zaczyna nas łączyć ze sobą. Nie mamy blokad, nie mamy przeszkód. Kościół, który nie jest taki, no jest bardzo smutnym kościołem. Nie chodzi mi o to, że tam smutasy chodzą, tylko chodzi o to, że tam się nic nie dzieje po prostu. Ludzie przychodzą, odchodzą. Jedna niedziela, piąta niedziela, 384 niedziela i wszyscy obchodzą wspaniałą datę, bo odszedł do Pana. Ale pierwszy raz reagowali, jak przyszedł do Pana. I przez 384 tygodnie nikt nie zauważył, że nawet jest. Ja myślę, że to nie jest normalne. Tak nie powinniśmy ani żyć, ani myśleć. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że patrzymy na tych ludzi wokół siebie i patrzymy i widzimy: o, ale ten to chodzi z taką belką wokół, że jak on w ogóle może wytrzymać? A tamten, no to wszyscy wiedzą, jaki on jest. No a do niej to nawet nie pójdę, bo jak do niej pójdę, to cały zbór będzie wiedział, o co chodzi. Nie macie takich obrazków poukładanych? Takiej kartoteki? Ja myślę, że wielu z nas ma.
I wcale nie mówię, że mamy nagle wyrzucić wszystko do pieca, ale chciałbym, żebyśmy potrafili wznieść się i przyjść do tej osoby, która na przykład jest takim znakomitym telefonem zborowym i powiedzieć jej: słuchaj, ja wiem, że cokolwiek tobie powiem, to jutro będzie pół zboru wiedziało, ale chcę ci powiedzieć, że i tak cię kocham, że nawet gdybyś nie wiem jak mi obmówiła, to ja będę cię nadal kochał. Ciekaw jestem, czy ona by to powtórzyła, ta osoba, bo to byłoby ciekawe. Stać nas na to, żeby się wznieść ponad nasze słabości, żeby się wznieść ponad nasze urazy, ponad tą kartotekę, którą mamy ułożoną. Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w twoim oku. Czyli kochany braciszku, kochana siostrzyczko, no nie możesz tak postępować. Chcę taki przykład podać, który jest rujnujący, a który wiele osób uważa za niezwykle duchową czynność. Nie wiem, czy was spotkało coś takiego. Ktoś podchodzi i mówi: chcę cię przeprosić. No dobrze, bardzo mi miło, że chcesz mnie przeprosić, ale może jeszcze mi powiesz za co. A to tylko Pan Bóg wie. Wiecie, co to jest? To jest to, co tutaj zapisane. Przychodzę z belką, aby komuś wyjąć źdźbło z oka. Doszło do mnie, że no źle zrobiłem, ale przyznać się? No ta belka, to sprawia, że jestem tak sztywny jak słup. Widzieliście, żeby się belka pokłoniła kiedyś? No to jest niemożliwe, ona się złamie. Ona się nie pokłoni. Więc jedyny ratunek: zostawić belkę. Czy wyobrażacie sobie, że to jest załatwienie problemu? To nie jest załatwienie problemu. To w ogóle nie jest przyznanie się do winy. Ja powiem więcej. Może niektórzy się urażą, ale chcę wam powiedzieć, że nie robię tego po to, żeby was urazić. To jest dowód pychy. Na czym ta pycha polega? Polega na tym, że przychodzę do kogoś i pokazuję, że ja, który czułem się urażony wielce, jestem w stanie cię przeprosić, bo źle o tobie myślałem, ale wcale się tego nie mam zamiaru przyznać. Najmniejszego zamiaru, ponieważ twierdzę, że to po mojej stronie była racja, ale wypada mi powiedzieć przepraszam. No, gratulacje za dobre samopoczucie, ale to nic nie zmienia w relacjach pomiędzy ludźmi. A to, o czym Chrystus mówi dzisiaj, to mówi nam o tym, że relacje pomiędzy ludźmi muszą ulec zmianie. Kto pamięta jeszcze, jaki tekst dzisiaj przeczytaliśmy jako pierwszy? Pierwszy tekst, który czytaliśmy, brzmiał: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. We wszystkim, w tych relacjach pomiędzy nami, mamy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To nie moje dobre samopoczucie jest tutaj tą najistotniejszą sprawą. Przyznam wam się do czegoś. Czasami, kiedy myślę o niebie i kiedy już jestem strasznie zmęczony różnymi dziwnymi, że tak powiem, sytuacjami, to sobie... ja wiem, że to jest śmieszne, ale to sobie wyobrażam, że moje miejsce w niebie to będzie pod tronem, gdzie będę mógł spokojnie tam sobie spać, leżeć. Inni będą mieli zaszczyty, będą mieli tam, wiadomo, więksi, wspanialsi. A ja sobie potem pod tym tronem skromnie będę miał czas na odpoczynek i spanie. To jest też wyobrażenie o niebie jakieś, ale też jest niewłaściwe wyobrażenie. To jest ucieczka i my wiele razy takie ucieczki mamy w swoje własne marzenia, pragnienia, jakieś myśli o niebie, o wieczności. Wielu z nas bardzo uczciwie myśli, chcę to powiedzieć też głośno, bardzo uczciwie, sprawiedliwi są. Myślą: no ja nie mogę być z tym w niebie, ale Bóg to tak zrobi, żebyśmy się nigdy nie spotkali w niebie. On też będzie w niebie, niech jest w tym niebie, no trudno, co zrobię.
ale no nie mogli, nie możemy być razem. Jeżeli niebo ma różne poziomy czy chóry, znacie to? To ja będę w tym pierwszym, będzie w tym dziewiątym, to się nigdy nie spotkamy. I wszyscy będą szczęśliwi. No super niebo, po prostu tragedia. Tragedia w ilu aktach, bo to ma wieczność przecież trwać. Chcecie takiego nieba? No, współczuję. Ja nie chcę takiego nieba. Ja wierzę, że do nieba trafią ludzie, którzy nie są przeze mnie za bardzo lubiani. Wierzę, że tak będzie. Niektórzy może się zdziwili, że mam ludzi, których nie lubię za bardzo. No są tacy. To nie znaczy, że ich nie kocham. Po prostu nie lubię. Ale oni będą w niebie. Ale ja myślę, że jak będziemy w niebie, to nasze spotkanie będzie polegało na tym, że po prostu się na dzień dobry uśmiejemy. Na dzień dobry się uśmiejemy. Bo sobie uświadomimy małostkowość, głupotę i taką niesamowitą cielesność, kiedy tutaj, będąc jeszcze na tym świecie, nie mogliśmy w pewnych sprawach iść ręka w rękę. Nie ma nieba dla jednych, a drugiego kawałka nie ma dla drugich. Albo tutaj i teraz nawiążemy właściwe relacje ze sobą, albo i nigdy nie będziemy mieli, a na pewno nie wieczności. Jeżeli nie przebaczysz dzisiaj, to jak może Bóg ci przebaczyć? Ty jesteś blokadą, ty jesteś, można powiedzieć, tym duchowym urządzeniem, które uniemożliwia Bogu przemianę twojego życia. A więc nienawidząc, czy nie lubiąc, czy nie chcąc być z kimś, tak naprawdę czynisz sobie krzywdę. Nie temu drugiemu, bo być może ten drugi nigdy się nie dowie o twoich pragnieniach i oczekiwaniach i dylematach. I z radością pomaszeruje do nieba. A ty nie tylko będziesz miał życie na ziemi przeklęte, ale jeszcze, kto wie, może nigdy nie ujrzysz nieba. Tak więc wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Jeśli upokorzę się przed Panem, ukorzę się przed Panem, jeśli wyznam swój grzech, jeśli ktoś to zrobi uczciwie, to gwarantuje jedną rzecz, bo o niej mówi Biblia, ale też i praktyka pokazuje, jeśli ktoś to robi. Nagle się okazuje, że moja wina jest o wiele większa niż wina tego drugiego, którego uważałem za o wiele gorszego od siebie. Jeśli ukorzę się przed Bogiem, to zobaczę ogrom swoich win. Nie będę miał nic do powiedzenia. Jedynym moim pragnieniem będzie, żeby wyjąć źdźbło z oka brata swego, co oznacza, jeśli ktoś kiedyś miał wbite jakąś dżazgę albo coś się gdzieś biło pod skórę czy w ciało, i praktycznie nie było prawie widać tego, ale uwierało tak, że ból był czasami nie do zniesienia. Tak zdarza się również z okiem. Czasami potrafi wbić się w oko coś, jakiś opiłek, jakaś drobnostka, co straszny ból przynosi. A nie ma jak tego wyciągnąć. Potrzeba specjalisty. Żeby ulżyć bratu czy siostrze, potrzeba specjalisty, czyli kogoś, kto sam ukorzy się przed Panem i Pan uczyni go zdolnym do tego, aby mógł pomóc usunąć to źdźbło z oka swojego brata czy siostry. Zobaczcie, że tak naprawdę naprawianie relacji między ludźmi nie polega na tym, że jedni drugim wyrzucą coś sobie, tylko że jedni drugim pomogą sobie. W świecie jest takie powiedzenie, taka myśl, mądrość ludowa, że jak ktoś coś ma do kogoś, to dadzą sobie po pysku i jest po sprawie. Nie, do następnego dawania sobie po pysku. Ale w Kościele tak nie jest. W Kościele zupełnie inne relacje obowiązują. Jeśli ktoś ma otwartą Biblię, to opuszczam na moment werset 6 z bardzo konkretnej przyczyny i przechodzimy do 7 wersetu. Proście, a będzie wam dane.
Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I jeszcze raz chcę wrócić do tego, o czym mówiłem na początku, prawie że na początku, kiedy padały słowa o tym, jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I wielu ludzi myśli, że chodzi to w tym przypadku o Pana Boga, o Jego sąd. Nie. Bóg nie sądzi według ludzkich mądrości, Jego sąd jest sprawiedliwy, a więc chodzi o relacje między ludźmi. I tutaj również proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Te fragmenty, te cztery fragmenty, które czytaliśmy, mówią o relacjach między ludźmi wierzącymi. Proś, a będzie ci dane. Szukaj, a znajdziesz. Kołacz, a otworzą ci. Żeby naprawić relacje między sobą, nie wystarczy do kogoś podejść, powiedzieć przepraszam, do widzenia, było miło. Szukaj. Czego szukaj? Szukaj relacji z drugim człowiekiem. Jeśli on się opiera, to Biblia co mówi? Kołacz. Kołacz. Tak długo, aż będzie ci otworzone. Proś. Jeśli on nawet nie chce z tobą niczego, proś go. Czy to jest takie proste? No nie jest takie proste. Ale to wszystko zależy od tego, czy dotarło do mnie Boże Słowo. Jeśli ono do mnie dotarło, to ono mi powiedziało jedną bardzo ważną rzecz. To ty jesteś grzesznikiem. To ty zasługujesz na potępienie. Musisz naprawić relacje ze swoim bratem. Paweł mówi, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, o ile to jest możliwe. A więc zrób wszystko, co do ciebie należy. Najpierw go proś. Proś o spotkanie, proś o rozmowę. Jeśli nie chce, unika, szukaj możliwości. Tak długo, aż to będzie możliwe. A jeśli już ta możliwość się znajdzie, to dobijaj się. Dobijaj się, aby serce jego zostało otwarte. Bo ty chcesz go przeprosić. Bo ty chcesz, aby on ci przebaczył. Bo ty tego potrzebujesz. I chciałbym tutaj udzielić odpowiedzi paru osobom w tym momencie, które mają problem po wykładach, czy miały problem po wykładach Barkosiego, który w pewnej chwili na jednej ze swoich kaset powiedział, że jeśli ktoś nam nie przebaczy, to jesteśmy związani. Dobrze to cytuję? Jesteśmy tutaj związani. Tak. Macie odpowiedź. Dokładnie w tym momencie padła odpowiedź. Jeśli nie nawiążę relacji z tym, z którym jestem w niezgodzie, jeśli nie będę zdeterminowany, po co? Po to, żeby on mi wybaczył. Jeśli nie zrobię wszystkiego, to jestem związany. Jestem związany nieprzyjaźnią, związany niechęcią, związany grzechem, do którego sam doprowadziłem swoją postawą. Oczywiście nie jest to związanie bezwzględne. Ono jest względne z uwagi na to, że jeśli ten drugi człowiek odpowie pozytywnie, to sprawa jest rozwiązana. A jeśli nie odpowie pozytywnie, ale jeśli ja zrobię wszystko, co jest możliwe, aby pokój z nim mieć, to również ulega to rozwiązaniu. Czy mieliśmy taką determinację, żeby dążyć do pojednania z kimś właśnie w taki sposób? W taki właśnie sposób, nie w inny. Nie w taki, że podejdę do kogoś i powiem, no wiesz, no, przepraszam, no. To nie jest rozwiązanie niczego. Można wręcz ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że rodzi to kolejny konflikt. Dlatego, że w ten sposób sieje się niepokój. Sieje się niepokój w sercu człowieka, do którego się
podeszło. Może lepiej byłoby, żeby on nic nie wiedział po prostu. Jeśli ma wiedzieć dalej nic, ale już ma świadomość, że ktoś o nim źle mówi czy myśli. A jest obietnica biblijna. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto szuka, znajduje. A każdy, kto kołacze, temu otworzą. Jest obietnica biblijna, że jeśli będzie z determinacją zabiegał o pokój z drugim wierzącym człowiekiem, to sam Bóg stoi za tym, aby takie pojednanie nastąpiło. Jezus tłumaczy to. Czy jest taki człowiek, który jeśli syn go będzie prosił o chleb, to da mu kamień? No nie ma takiego człowieka. Wśród ludzi wierzących nie ma takich ludzi. Czy zgodzicie się z tym? Nie ma takich ludzi. Jeśli ktoś przyjdzie i poprosi cię o chleb, czy zamkniesz mu drzwi przed nosem? No to jest niemożliwe, tak nie postąpisz. A więc jeśli będę z determinacją dążył do pojednania, to obietnica ze strony Boga jest jasna. Będziesz uwolniony. Będziesz wolnym człowiekiem. Jeżeli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. No to jest niesamowita obietnica, którą w tym momencie Jezus składa. Jeżeli my, będąc złymi ludźmi, potrafimy dzięki łasce Bożej czynić dobre rzeczy, to czy Bóg na to nie zareaguje? Czy Bóg, widząc to wszystko, nie pobłogosławi naszego działania, nie pobłogosławi naszych relacji, nie wyleje swojego błogosławieństwa? A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Jeśli chciałbym, aby ludzie dla mnie czynili to czy owo, to ja winienem czynić im dokładnie to samo. Jest tutaj pewna tragedia, która się czasami dzieje. Niektórzy ludzie są doprowadzeni do takiego stanu, że już nic nie chcą. Już nie chcą, żeby ktoś dla nich coś czynił. Już niczego nie oczekują. Już właściwie pogodzili się z tym, że nigdy w żaden sposób niczego, w cudzysłowie, dobrego nie spodziewają się. I sami nie są zdolni do dawania czegokolwiek dobrego. Tak głęboko zaingerował w ich życie grzech. Ale też trzeba mieć świadomość, że czasami tak głęboko dotarło cierpienie, tak głęboko dotarł ból. Tak bardzo cierpieli, że wszystko, co dobre, zostało prawie że zabite. Tacy ludzie wymagają szczególnej troski, szczególnej miłości. Wymagają szczególnej opieki ze strony Kościoła, bo trzeba to głośno powiedzieć, bo są chorzy. Nie wolno im stawiać wymagań, bo oni nie są w stanie nic zrobić. Nie, że nie chcą, nie są w stanie. Tak jakbym denerwował się na niemowlę, że nie umie rozwiązać prostego zadania z matematyki. No ono nie jest w stanie. Nie ma takiej możliwości. Miłość jest w stanie każdego człowieka przywrócić do życia, po prostu do życia. W Kościele jest to warunek sine qua non, warunek podstawowy normalnego funkcjonowania. Do Kościoła przychodzą ludzie chorzy, nie zdrowi. Zdrowi nie szukają lekarza, zdrowi nie szukają pomocy. To chorzy potrzebują pomocy, chorzy potrzebują lekarza. Czasami słyszę, jak ludzie mówią, no czemu do naszego zboru nie przyjdą coś normalni ludzie, tacy bogaci, tacy no, ładnie ubrani. Jak ktoś przyjdzie, to zawsze pomocy wymaga. Albo jakiś pijok, albo jakiś narkoman, albo takie pokiereszowane życie, że po prostu no, nikt nie jest w stanie nic zrobić. No to nie zna Ewangelii. No. Jak ktoś jest syty życia, to nie potrzebuje lekarza. Jak ktoś powie, że potrzebuje lekarza, to go odeśle do psychiatry.
Chorzy potrzebują lekarza. Ludzie zagubieni potrzebują lekarza. Owszem, czasami może i są zasobni finansowo, ale ich serce choruje. Są nieszczęśliwi. Szukają rozwiązania dla swojego życia. To tacy ludzie przychodzą do kościoła. No i wyobraźcie sobie, że trafiają na mur nieprzyjaźni. No strasznie dobrze się czują wtedy w kościele. Oni przychodzą, bo chcą, aby wróciło zdrowie. Potrzebują miłości, potrzebują po prostu, żeby ktoś ich otoczył miłością, żeby wrócić do normalności w życiu. Jedynie Kościół jest w stanie coś takiego dać. Owszem, niektórzy powiedzą, że jedynie Bóg jest w stanie coś takiego dać, ale nie teoretyzujmy. My to dobrze wiemy, że Bóg potrafi to dać. Ale co by to był za przykład dla człowieka, który przychodzi do kościoła, gdzie wszyscy dołki pod sobą kopią, nie lubią się, nienawidzą się i jednocześnie mówią, Bóg, Bóg ci może dać miłość. My ci nie możemy dać. No, zachęta nieprawdopodobna. Jeśli Bóg nie potrafił tych ludzi zmienić, pomyśli sobie taki człowiek, to on mnie też nie potrafi zmienić. To nie jest miejsce dla mnie. Idę szukać dalej. I wreszcie znowu znane dwa wersety. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wszystko to, o czym mówimy dzisiaj, jest możliwe tylko wtedy, kiedy ludzie wierzący decydują się, aby iść właśnie tą wąską drogą. Tą wąską drogą. Wąska droga jest czego symbolem? Jest symbolem tego, że podążamy za Chrystusem, po Jego śladach. Mojżesz powiada, żebyśmy nie skręcali ani w prawo, ani w lewo. Żebyśmy nie szukali tam, gdzie nic znaleźć nie można. Jeśli mamy kroczyć po śladach mistrza, to każdy wie, co to znaczy. No przecież wszyscy przeżyliśmy chociaż jedną zimę. W tym roku mam nadzieję, że nie będzie. I każdy wie, co znaczy iść po śladach. Jak ktoś idzie przed nami i wyznacza ślady, to nie znaczy, że ktoś idzie kilometr w prawo, kilometr w lewo i wraca na ślad. Tak się nie chodzi po śladach. Po śladach jest bardzo wąsko wytyczona ścieżka. Bardzo wąska. Mało tego, ktoś może uznać, że no te ślady no fajne, ale ja bym lepsze zrobił. A tu się nie da, ponieważ idzie przede mną mistrz. I muszę się nauczyć kroczyć po jego śladach. No to bardzo temperuje moje pomysły na życie. Po latach się okazuje, że te moje lepsze pomysły no, były niestety głupie. I całe szczęście, że Pan Bóg nie pozwoli mi ich zrealizować. Iść po śladach, znaczy iść w tempie, które wyznacza mistrz. To jest tempo dla niektórych zabójcze. Dla Łotra na krzyżu, no było to ekspresówka. Kilka godzin i trafił do nieba. Ale dla wielu, wielu ludzi jest to 30, 40, 50, czasami nawet 100 lat. 100 lat chodzenia po śladach. Kiedy idziemy za mistrzem, wpatrujemy się w jego postać i przez te lata uczymy się jego postaci. Widzimy, jak się zachowuje, widzimy, co mówi. Potrafimy się wiele nauczyć od niego. A i tak, kiedy spotkamy się twarzą w twarz, nie poznamy go. Jan na Patmos, jak zobaczył Chrystusa, przeraził się. To nie był ten Chrystus, którego on znał. Czasami znajduje takie dosyć ciekawe objawy sympatii dla Chrystusa. Na przykład ktoś ma Biblię i na Biblii naklejka. Jezus ok. No, nie będę się czepiał, ale wyobrażam sobie, jak ktoś taki zobaczy Chrystusa po śmierci, to będzie mógł powiedzieć Jezus ok. Ale jest wiele takich, że tak powiem, sposobów na uwielbienie Pana Jezusa, które się mieszczą, nazwijmy to, w popkulturze.
To jest absolutnie nieprawidłowe, niewłaściwe i zupełnie nieprzygotowujące nas do relacji z Bogiem. Chrystus jest dobry, żeby Go poklepać po plecach, żeby powiedzieć, to jest mój przyjaciel, on jest super. Była jakaś taka rogopera kiedyś, Jezus Chrystus superstar. No właściwie herezja od początku do końca. Ale ilu ludzi się zachwycało tą operą? Wierzących również. Wielu duchownych mówiło o tej operze, że no, znakomita, no, mówi o Jezusie. Ale o jakim Jezusie? O jakim Jezusie? My znamy Jezusa Chrystusa, objawionego przez Boże Słowo. I o takim Jezusie chcemy wiedzieć, takiego Jezusa chcemy się uczyć. I od takiego Jezusa chcemy się nauczyć. I tylko taki Jezus jest w stanie zmienić nasze życie. Tak, abyśmy byli ludźmi miłującymi się gorącą miłością. I teraz werset, który minęliśmy. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Ten fragment rozdziela dwa fragmenty, które czytaliśmy. Pierwszy się kończy stwierdzenie, że mamy wyjąć belkę ze swojego oka i w tym momencie wyjąć źdźbło z oka brata swojego. I następny werset, który jest rozdzielony tym, który przeczytaliśmy przed chwilą, mówi o tym, że mamy prosić, a będzie wam dane i tak dalej. Więc chodzi o tą determinację.